Dobra, to kto zaczyna? Myślałem, że ty będziesz zaczynał. Przywiozłeś wielkie pudło, dobra, wypełnione kontentem. Jak wiesz, ja jestem fanem pudeł wypchanych zawartością, więc wystarczyło, żebyś mnie przekonał, żebym tu usiadł. Ale ja nadal nie wiem, co to jest. Powiem tak, ja też lubię duże pudełka, a to jest lewiatan. To jest coś, co jak można by sklep było... Myślę, że tutaj chodziło raczej o biblijną bestię, ale tak, ten sklep też nazywa się jak biblijna bestia, która ma pokryć cały świat. A przynajmniej tak było w Kłamcy Ćwieka, bo jakoś z Biblii nie pamiętam, żeby tam było coś nazwanego lewiatanem. Ale z drugiej strony czytałem to dawno temu. A każdy ma w domu. No ja mam nawet... Nie, ja w sumie nie mam Starego Testamentu, ja mam tylko Biblię festiwalową, którą dostałem kiedyś na Woodstocku. I e-booka, którego notabene czytałem, bo czytanie Biblii w innej formie niż e-book wymaga naprawdę solidnego bicepsa. Albo lupy. To jest jedna z dwóch opcji. Dobra. Pismo Świętym, Pismem Świętym, ale tak, co w tym pudełku? Tak, tu jest inna Biblia, o której też będziemy mówić. To jest, w najlepszym razie powiedzmy, że to jest starter set do 40, do 10 edycji w wersji premium. Takie boksy wychodziły do każdej edycji. Zwykle miały w sobie jakieś ciekawe modele, które przez dłuższy czas były nie do dostania poza takim pudełkiem. Na przykład w poprzedniej edycji takim modelem był nekroński reanimator, który w tej chwili chodzi sam z siebie chyba po 400 zł. Bo oczywiście GW zapomniało, że w sumie skoro zrobiło zajebisty model, jeszcze dało mu zajebiste statystyki do 10 edycji, dobrze byłoby go też móc sprzedać. Także, no jest to teraz droga rzecz. Czyli generalnie utrzymujemy trend otwierania drogich pudeł. Tak. I tym razem to pudełko nie będziemy się okłamywać. Ono nie jest inwestycyjne. Mało która moja rzecz jest inwestycyjna, ale to otworzymy przy was i niedługo to poskładam, bo ja po prostu lubię składać modele. Miałeś kiedyś okazję? Składać modele? Tak, chociażby to akurat widzowie mają szansę wiedzieć, bo kiedy miałem Descenta, no to tam też jest cała masa plastiku, co prawda nie jest już do wycinania, ale niektóre modele trzeba było poskładać. Tak. No tutaj wszystko jest w wersji całkowicie wypraskowej. Jest to model nowiutki, zresztą jeszcze tutaj jest zaplombowany. Eddie będzie czynił honory i to odplombuje za chwileczkę, rozdziewiczy nam to pudełko. W takiej cenie... Może zaczekaj, aż skończę gadać przynajmniej. No dobrze. Tak, bo wstrzymaj konie. To pudełko kosztuje w tej chwili jakieś 750 zł. To jest drogie pudełko. Z drugiej strony wychodzi troszeczkę ponad 10 zł za miniaturkę, bo w środku są 72 różne modele. Nie najgorzej. Które zresztą są ładnie narysowane tutaj, ale to pokażemy wam już w trakcie zrzutu górnej kamery, na którą w sumie możemy się właśnie przełączyć. Tak. To ja w tym momencie już wezmę... Tak, minus jest taki, że nie będziecie tego widzieć dobrze, bo zasłania wam to światło, którego ja nie jestem w stanie w tym momencie zablokować w żaden sensowny sposób. No tak, rzadko kiedy ktoś robi matowe pudełka, to akurat jest rynkowy standard. Tak, ale to akurat jest norma, bo na miatowym kolory wychodzą gorzej. Też prawda. Generalnie błyszczące wszystko jest dlatego, że daje to ładniejszy kontrast. Wszystkie modele możecie zobaczyć w tej chwili na tej górnej kamerce. Niestety mamy ją bardzo precyzyjnie wyostrzoną i mamy tutaj mnóstwo źródeł światła, które się w tym błyszczące odbijają, więc jak widać jest ich mnóstwo. Ze złych wieści one nie wyglądają jak te na pudełku. Ale gówno, dlaczego? To jest malowanie klasy Masterclass, które tutaj mamy model Neurofaga bodajże, jeżeli dobrze pamiętam tą nazwę. To ustrojstwo pomalowane na taki wysoki standard kosztowałoby więcej niż całe to pudło. A masz jeszcze całą resztę armii, która tutaj jest wymalowana naprawdę full wypas. Czyli jeżeli ja posiadam zdolności malowania primary class, to muszę się pogodzić z tym, że to nigdy nie będzie wyglądać tak jak na tym obrazku. Co rozumiesz przez primary class? Że pierwsza klasa podstawówki. To myślę, że są memy z tym, jak wyglądają takie miniaturki. Z drugiej strony, w dzisiejszych czasach, z dzisiejszymi farbkami, jeżeli ktoś ma minimum oleju w głowie, jest to w stanie pomalować w taki sposób, żeby nie straszyło oczy i nawet je cieszyło. Ja swoją armię nekronów pomalowałem sam. Z drugiej strony nekroni są chyba najłatwiejszą armią do pomalowania. Tak, generalnie w tej chwili pudełko jest oczywiście do góry nogami, więc musimy je obrócić. I od razu widać, że się otwiera z oporem, bo się przyssało. Też w miarę standardowo. Dlatego jeszcze rzecz, którą widzimy, oczywiście okazało się, że jest znowu do góry nogami. Mamy pierwszą rzecz, to jest taka ochronna folika. No ale powgniatana widzę. Nie wiem, tak, czy tak było oryginalnie. Bo ona chroni ci wewnętrzną część pudełka przed modelami, które są zaraz pod spodem. O, czyli spełniła swoją rolę. Tak jest. Myślę, że tak. No to takie coś jest ozdobne. Moment, weźmy to jeszcze z powrotem. O, czy to przypadkiem nie jest... Mapa.
w starterach na przykład do 9 edycji, tych takich zwykłych, były mapy, ale tu widzę, że to jest po prostu... Dwustronna ta sama chyba nawet. Tak, grafika. Ta sama grafika na obydwu. Zdecydowanie ta sama. No w środku widzę koszmar Grety Thunberg, całą górę plastiku. Tak jest, ale z drugiej strony ten plastik jest ważny i przez całą grę. Generalnie jedną z informacji, weźmiemy to tutaj na bok i będziemy wykładać takie kawałki plastiku. To jest wypraska. To jest wypraska, która to jest właśnie chyba właśnie Neurofag. I zobaczcie, że to jest jedna z kilku wyprasek do tego modelu. Swoją drogą wyjątkowo trójwymiarowa, jak na standardy 40. I wyjątkowo wygląda na przyjemną w składaniu. Problem jest to, że czasami te elementy są malutkie. Tutaj masz widzieć, że jest jeden są dwa różki połączone. No, jakieś coś. No tutaj widać, że to jest model, który jest mniejszy niż mój palec i to jest naprawdę duży kawałek. Rekordowy model to był model w tej skali, który w całości był taki i którego dwa palce były oddzielnym elementem do przyklejenia. To był absolutny rekord, to jest Silent King. Takie coś musimy wyciąć i prawie zawsze posklejać. Niektóre z modeli GW, te kierowane do początkujących, to są tak zwane pushfity. I takie pushfity można posklejać bez kleju. Ale posklejać mają ten... bez kleju. Poskładać bez kleju. Poskładać bez kleju, masz rację. Powinienem nie wąchać tego kleju dzisiaj rano. Może bym pamiętał, o czym mówię. Można je poskładać bez kleju, ale mają tendencję do rozpadania się. Przynajmniej te starsze miały, te nowsze miewają. Czyli rzecz, która jest oczywista dla kogoś, kto składał już takie modele, a tak. Dla no bo początkującego nie? Fajnie nie ma mieć sensu... cążki do paznokci. Albo coś w tym stylu, żeby to powycinać. Ja używam cążków do cięcia drutu. Okej. Okay. Oczywiście, jeżeli ktoś ma dużo pieniędzy albo lubi rzeczy markowe, to Games Workshop sprzeda ci swój własny markowy klej, swój własny markowy... swoje własne markowe cążki, swój własny markowy nożyk do obcinania linii odlewu. No bo to jest oczywiście odlew, który ktoś wziął z góry i z dołu. I w efekcie... No tego nie będzie nawet widać na kamerze, ale to widać czasami po posklejaniu. Tutaj wzdłuż tej linii jest taka cieniusieńka linia, która pokazuje, gdzie kończyła się forma. Co większość ludzi tego nie widzi, ale jak już raz ktoś ci pokaże, że to w niektórych modelach widać, to tego powiem, to widzisz to już zawsze. Nienawidzę sorry. Takich ludzi. Tak, może jeszcze wspomnijmy, po prostu ten film nie jest kierowany dla ludzi, którzy grają w bitewniaki. Chyba, że są ciekawi, co w środku. Ja myślę, że nie ma sensu wchodzić w taki rynek, bo on jest dosyć solidnie już obłożony. Tak samo jak generalnie mówi na przykład o Loże 40, która też jest już obłożona z każdej strony. My tutaj chcemy pokazać może nowym ludziom, jak takie pudełko wygląda w środku i z czym się mierzą, bo ja osobiście byłem dosyć zdziwiony, jak otwarłem swoje pierwsze pudełko z Warhammera. No ale dla mnie jest to też coś nowego. Trochę jak Bob przywiózł zestaw, też byłem pod wrażeniem tych wszystkich plastikowych elementów. Tutaj też uważam, że jeśli chodzi też o dbałość o detale, no to jest naprawdę klasa. Trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o dbałość o detale, Games Workshop może konkurować tylko z Games Workshop. Nie kojarzę innego bitewniaka, w którym modele mają taką jakość. Trudno powiedzieć, czy te konkretnie w tym pudełku są takie śliczne, ale czasami po prostu wyciągasz takie coś i jeszcze na wyprasce widzisz, jaki to jest przepiękny model. Z drugiej strony one są drogie. 40 jest droga. A jeszcze istnieją modele Forge World, które są modelami premium do Warhammera. Oczywiście, że musi być coś. Które mają cenę premium. Za to zrobione są z gorszego materiału, bo są zrobione z żywicy, a te są plastikowe. To bez sensu. No, znaczy bez sensu czemu? Czemu coś premium jest z gorszych materiałów? Ja tego nie czuję. No ja jestem, wiesz, spoza bańki i dla mnie to jest dziwne. Dlaczego? Bo cena plastiku, całe to pudło prawdopodobnie kosztowało 10 centów w chińskim plastiku. To jest teoretycznie brytyjski plastik. GW bardzo się chwali tym, że wszystkie ich fabryki i wszystko jest odlewane i przygotowywane w Wielkiej Brytanii. No tak, ale tak zwany surowiec pewnie nie będzie... Surowiec prawdopodobnie nie jest produkowany już. Teraz już nie spod kiecy królowej, tylko od króla. Nie jestem pewien, kiedy to wyszło. Jest opcja, że to jeszcze było wyciągnięte spod kiecy królowej. To nie jest nowość taka całkowita, to po prostu u mnie dosyć długo przeleżało, bo studio nam zalało, więc nie byliśmy w stanie tego nakręcić. Każdy pazurek jest oddzielny, ostry, widoczny pod względem jakości. To zresztą są tak zwane nowe skalpty. To są gaunty. Nie gram tyranidami, nie jestem specjalistą z tego zakresu, więc trudno powiedzieć, co to konkretnie jest. I prawdopodobnie w pudełku nie znajdziemy informacji, co to jest, bo to trzeba kupić oddzielnie.
Nie, skłamałem. Tu prawdopodobnie akurat są te zasady, bo tam na dole jest więcej rzeczy niż tylko kupa plastiku. No to przebijmy się przez te sterty plastiku. No to przebijamy się. Tutaj zaczęły się już Space Marine. Faktycznie, tu też mam. Tak jest. No i tutaj mamy też, znowu zobacz, na przykład Akila tutaj na tym jest idealna. Pod tym względem mogę powiedzieć, że jestem fanboyem. I to chyba nawet są puszwity, sądząc po tym, jak wyglądają zaczepy, czyli tego, to można poskładać bez kleju. Pytanie, jak bardzo trwałe będzie, nie? Więc nie możemy wam zagwarantować, że jak teraz złożymy, to że nam się to nie rozłoży, nie? No nie. Myślę, że lepiej jest kapkę kleju. Tak, kapką kleju wzmocnić i trzymać. No i już widzimy jedną taką mały problem. O, prawdopodobnie w transporcie jeszcze tutaj się urwało. Tu też mamy jakąś kończynę. Także na razie to wrzućmy sobie tak, żeby to się nie zgubiło. Proszę cię bardzo. Bo inaczej jakiś Gaunt będzie latał bez łapki, a jakiś Space Marine bez główki. Akurat z główkami to nie jest problem, bo one zwykle mają po dwie głowy do wyboru. O! Zwykle mają też wybór broni. Niekoniecznie te takie, nazwijmy to, podstawowe puszwity. Ale jeżeli kupisz normalne pudełko z normalnymi modelami, to one będą miały wybór broni. Wybór broni, ale rozumiem, że tak jak była jakaś łapka tego kosmity, to rozumiem, że części zamiennych raczej nie uświadczymy w tym pudle. Raczej nie ma zapasu. Jeżeli ma dwie bronie, to ma dwie łapki, bo ta broń nie jest oddzielna, tylko jest częścią łapki wtedy. No ale jeżeli zgubisz tors, to zgubiłeś tors i nie masz jednego modelu. Dobra, zobaczmy, wyciągamy co tam mamy dalej. Tu znowu jest przekładka? Prawdopodobnie. Tym razem jest to logo Warhammera. I to nie otwiera się, to jest jedna. To jest po prostu kartka papieru. Teraz mamy książkę. Całkiem grubą książkę. Tak, to jest Lewiatan. Jeżeli się nie mylę, to chyba w ogóle są teraz dwie książki. No jeśli chodzi o książkę, to zdecydowanie jest to Lewiatan, bo wygląda jakby miał z 500 stron lekko. No, może mieć. Ale zacznijmy od tej mniejszej książeczki. To sobie wycofamy. No, szurasz po stole. I już 10 zł mniej. Od jak to odblokowałeś, to było warte 200 mniej. Ale jako taką ciekawostkę, jeżeli to by trzymało cenę tak, jak trzymał poprzedni, to jeżeli ja to dałem 700 zł teraz, to przy założeniu, że utrzymamy tą samą skalę wzrostu inwestycji jak w przypadku poprzedniego startera, którym był Indomitus, to on będzie wart jakieś 7000 za 3 lata. Czyli lepiej niż w złoto inwestować w plastik. Tak. Najlepiej jest inwestować w plastik. W tej chwili starter Indomitusa w wersji zafoliowanej widziałem za 400 funtów. Przy czym taki Indomitus w Polsce kosztował 400 złotych. Okej, czyli jest to pudełko podobnego rozmiaru jak to. Muszę przemyśleć mój portfel inwestycyjny na najbliższe lata. To może faktycznie żadne lokaty, tylko plastik. No właśnie, jest opcja, że takie rzeczy będą miały większą wartość. Przy czym mówimy tutaj oczywiście o boksach limitowanych jak Lewiatan, a nie o startera, które są warte tyle, ile zwykle one po prostu nie tracą na wartości. Ze względu na inflację. Ale nie zyskują. No nie, raczej nie, chociaż gdyby się okazało, że w tym pudełku znowu jest jakiś model, którego zapomną wyprodukować, to jest opcja, że on już jest wart 1000 zł. Ale chyba nie, bo na Allegro niedawno widziałem w podobnej cenie, jak ja sam kupiłem. No. Ale wracajmy do tego, co leży na stole. Tu jest Lewiatan. Jak się nie mylę, to jest instrukcja obsługi. O, czyli takie Lego dla dorosłych. Oporny w składaniu, no to ma instrukcję. Bez instrukcji tego nie poskładasz, to ci mogę zagwarantować. Aha. No tak, dobra. Jak się nie mylę. Tutaj mamy oczywiście to w kilku językach i rzecz, która mnie najbardziej śmieszy w 40. Jestem początkującym uczniem japońskiego. Musiałeś się pochwalić. I tutaj napisane jest po angielsku contents i po angielsku Content po japońsku. Po no właśnie, problem jest taki, ile mogę ja błysnąć? To też jest po angielsku. Contenji. Aha. I żeby było śmieszne, to nie jest, że to jest wyjątek. Generalnie wszystkie te modele są opisane po japońsku, to jest po prostu transliteracja z angielskiego. Ja to tak czytam, dukając, no bo przyznam uczciwie, ja naprawdę słabo jestem jeszcze w te klocki, ale po prostu siedzisz i dukasz. I to jest po angielsku, jak mordę szczeli. Z drugiej strony jest opcja, że po prostu nie ma japońskiego słowa, bo Japończycy bardzo lubią angielskie słowa. Dobra, wracamy. Tutaj mamy ponumerowane te wypraski, więc po prostu bierzemy taką wypraskę do ręki. Nie. Tutaj możemy sprawdzić, że to jest prawdopodobnie... No ja nie widzę tutaj czegoś, co by pasowało. Zobaczmy... Czy mi się na oczy coś rzuciło, bo jeden taki potrójny ma na sobie części tyranidów. Tu. To nie będzie to? To? Mówisz? To będzie to. Tak, bo on nie jest potrójny, tylko podwójny.
Mhm. No i tutaj mamy zresztą Terminatorów. Arnold. No dobrze. No akurat tutaj Arnold to by się powstydził. Terminator to jest właśnie taki chopek, jak go mamy na obrazku. No, tu już wywołujesz szamana z lasu, jak chcesz szkalować Arnolda. Dobrze, nie chcemy wywoływać szamana z lasu. On chwilowo jest gdzieś na dalekiej północy, więc niech tam go nie było. Walczy o węgiel. Tak, walczy o węgiel. Jeżeli chcecie, żeby wam było ciepło zimą, to nie przeszkadzajmy szamanowi. No, także instrukcje obsługi mamy, gdzie masz opisane A, czyli który to jest, która to jest wypraska, tak? I masz A14, A13, A12. I tak, bo one mają tu te numerki. Tak jest, bez tych numerków, na dobrą sprawę, te prostsze modele może poskładasz, te bardziej złożone, no generalnie tutaj, jeżeli są dwie łapki, to te łapki prawdopodobnie nie pasują do siebie nawzajem. Mhm. Czyli tutaj, jeżeli masz na odwrocie tego wycięcie, no tu akurat prawdopodobnie ono pasuje, bo to wygląda, że to są, że akurat ten model będzie pushfitem. No ale... lepiej nie gubić. Tak, instrukcji. Lepiej nie zgubić instrukcji, bo jej poskładanie z powrotem może być problematyczne. No ani też w sumie, jak teraz myślę, nie jest dobrym pomysłem najpierw powycinać wszystkie części. To jest bardzo zły pomysł. Bo... Tak samo jak rzecz, którą mogę powiedzieć z doświadczenia, jeżeli masz 10 takich samych modeli, to składaj je jeden po drugim, a nie równolegle każdy krok 10 razy. Bo w efekcie ja mam 10 leech guardów, które patrzą tak, bo posklejałem szyję na odwrót, bo jakoś nie chciały w tą drugą stronę pasować. Potem się okazało, że źle wyczyściłem. Problem, który jest taki, który mnie bardzo wkurwia, jest to, że jak to wycinasz, to to ci nie odejdzie idealnie płasko w tym miejscu, gdzie powinno być cięcie. Chyba, że tak jak tutaj, bo tutaj to widzę, że samo odpadło. Tylko ci zostanie taki kawałek, który musisz potem nożem takim ostrym wycinać. GW oczywiście sprzedać taki nóż za chyba 6 dych, albo możesz kupić nóż do tapet za 10 i jest równie dobry. Osobiście polecam. Z drugiej strony sugeruję uważać, bo potem ma się bolące kciuki albo inne części ciała. To w takiej sytuacji... Albo wczaskane modele, co bardziej boli, bo niektóre z tych modeli są bardzo drogie. Tak, to ja mogę z mojej strony, jako osoby utalentowanej w robieniu sobie krzywdy, tak, polecić. No, ja dzisiaj krojąc bułę, to jak mamy od góry kamerę, to tak, dało mi się wbić nóż. Ja polecam Bayer, jeżeli już chcemy przycinać zamiast 6 dych i kupujemy nożyk za dychę, to fajną rzeczą, którą można mieć w domu i to nie tylko do figurek, są rękawice przeciwprzecięciowe. Nie jestem pewien, czy dasz radę jakąkolwiek rękawicą takie drobne elementy operować. No ale żeby nie wbić sobie noża, precyzyjne przyszlifowanie, no tak. No, także tutaj mamy instrukcję. Tu jako ciekawostka jest też widoczna tak zwana baza sceniczna. Czyli masz taką nakładkę na normalną bazę, która jest ładna od razu. Możesz ją założyć, albo nie. Są w zestawie, bo jakoś nie... A, dobra, jest tutaj, widzę tutaj proszę. Na przykład. Tak. Nie rzuciłem. Zresztą to chyba jest nawet dokładnie ten... Nie, to nie jest ten model. Tu... Nie, to jest ten model. Patrz. No to jest, idealnie wyciągnąłeś ten kawałek plastiku, który trzeba było. No, także myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o... instrukcje obsługi, to nie bardzo jest się na czym spuszczać. To jest zasadniczo... Ale widzę, product placement jest wciśnięty, żeby malować farbkami z Citadela. Tak, ale Citadel należy do Games Workshop, więc... Pieniądze się zgadzają. Ja się cieszę, że tutaj nie ma reklamy, kupuj tylko klej od GW. Chociaż jest opcja, że w sumie, jak tak popatrzymy... Zalecone komponenty. Tak, że tutaj gdzieś jest no glue required. Niepotrzebny klej. No, to działają na niekorzyść swoich zarobków. Nie, bo wszystkie normalne modele, które kupujesz, a które musisz kupić, jeżeli chcesz to grać tak poważnie, to już wymagają kleju. Czy jednak pieniądze się zgadzają? No, na pewno, wiesz, to jest jak narkotyk, nie? Pierwsza opcja jest gratis. Zresztą GW sprzedaje takie zestawy za, nie pamiętam już ile, w której masz kilka modeli, które możesz sobie posklejać, tam w zestawie są farbki, klej, instrukcje, jak tym grać. Jak ci się spodoba, to kupisz sobie Combat Patrol, który jest takim zestawem, na którym możesz faktycznie zagrać coś, na pewno jest 500 punktów, bo każdy taki model jest wart ileś tam punktów, musisz mieć ileś, maksimum ileś punktów, żeby grać w turnieju. No i na 500 punktów możesz sobie już grać z kolegą, no my z Szamanem na przykład często graliśmy na Combat Patrole. No, wracając tutaj do tej instrukcji, to ona chyba jest w całości taka sama. To jest swoją drogą nowy Dreadnought, urosły mu nóżki. Na szczęście dalej jest boxy, bo ten, który jest na przykład zostaje z Horus Heresy, jest już okrągły. No. I mi się nie podoba. Tak. Jako ciekawostkę, tutaj są faktycznie zasady do gry. W 10 edycji, 10 edycja była reklamowana, oprócz tego, że miała być tańsza i miały być darmowe aplikacje, co się okazało być gównoprawdą.
Aplikacja jest za darmo, ale informacje w niej są płatne. Aha. No, także tak, apka jest za darmo, nie ma problemu. Jestem ciekawy, jak to się zgadza z, w sumie z zasadami sklepu Apple'a, który nie pozwala na zakupy poza sklepem Apple'a. Bo żeby używać apki Games Workshop, która zresztą oprócz tego jest naprawdę spoko apką, to musisz mieć tak, subskrypcję Warhammer Plus, żeby odblokować wszystkie funkcjonalności aplikacji, i musisz kupić kodeks do swojej armii, który ma w sobie kod, żeby odblokować zasady do tajnej armii. Co trochę ma sens, a z drugiej strony bardzo się kłóci z tym, co reklamowali na początku edycji. Ale reklamy przede wszystkim reklamowali hasłem Simplified, not simple. Rzecz, którą myślę dobrze wspomnieć ludziom, którzy znają RPG, ale nie znają bitewniaków. Wyobraźcie sobie, że każdy rodzaj modelu, każdy oddział jest postacią w RPG-u, która ma swoje zasady i musi znać je wszystkie. No to mnie na razie tak średnio zachęcasz, Paweł, muszę ci powiedzieć, ale daję ci jeszcze szansę. Masz statystyki. No i nic z tego nie rozumiem, bo jest jakaś ształka, czaszka, tarcza... Podobnie instrukcja do tego jest tutaj, bo żadne inne karty tak nie wyglądają. Dlatego idę o zakład, że to już jest nieaktualne. No generalnie to tak. Tutaj logiem to jest strzałka, tak? 5 cali. Czyli kapitan jest w stanie się poruszyć o 5 cali w każdym ruchu. No tak, bo w tych gierach niezbędne jest posiadanie jeszcze miarki ze sobą. Tak. I miarka, o dziwo, nie jest w zestawie, bo na przykład w innych zestawach czasami są takie plastikowe patyczki oznaczone w celach. O. To jest najbardziej chujowa miarka, jaką możesz zrobić, i lepiej idź do najbliższego marketu i poszukaj, która jest w celach. Ja tak zrobiłem, kupiłem sobie dwie takie miarki jeszcze w Tesco i do tej pory gdzieś je mam, tylko zostały jeszcze chyba u rodziców, więc w którymś momencie po prostu poszedłem bez miarki i kupiłem sobie taką Games Workshopową, która jest identyczna z tą Tesco, ale ma nałożone logo Imperium po obu stronach. Super, i kosztuje tylko 4 razy z tego, tyle, co pamiętam, czy była w normalnej cenie? Nie, była droższa, ale nie tak drastycznie, chyba 2 dychy to kosztowało. Nie. To była taka, wiesz, dopłacasz, ale masz ładne logo po bokach, więc w sumie rozsądne, ale kupiłem to też ładne parę lat temu, więc pewnie teraz 8 dych już kosztuje. Wracając. Tutaj masz czaszeczkę. Czaszeczka to jest, jak się nie mylę, ilość hapsów. Nie, tu jest ilość hapsów, a to jest... Mam skleroza. No tarcza, domyślam się, że to będzie jakaś tarcza ochrona. Tarcza to jest safe, tak. To jest safe, to są wundy, to jest leadership. A po polskiemu? A to jest objective control. I tutaj mam... Bo te wiesz, co znaczą, to możesz mi powiedzieć tak bardzo tak. Plus minus. No generalnie tak, safe. Jeżeli ktoś cię atakuje, to ty się bronisz. Tu nie ma, jak ma na przykład dedeczka AC, tylko za każdym razem rzucasz. Tutaj bronisz się na 2+. Czyli jeżeli na kości wypadnie kapa, to cię zranią. Jeżeli 2 lub więcej, to się bronisz i wund nie wchodzi. No to jest kapitan, on jest trwały. Czyli jest twardy. Tak, plus to, że żeby go całkiem zdjąć, to musisz go zranić 6 razy. Okej, okay, przyjmuję, że to jest raczej dużo. Nie, bo ten tutaj hipek prawdopodobnie ma z 10, ale to jest inna sprawa. To jest czołg. Ma to sens. Tak, to ma sens. Potem mamy leadership. W 10 edycji całkowicie znikło to, że jak za dużo twoich modeli zginęło, to one spierdalają, bo tak było w poprzednich edycjach. Że jak twój oddział jest pod ciężkim ostrzałem, to powiedzmy zginęło 2/3 w jednej rundzie, to reszta musi się bronić, czy nie spierdoli. Spoko, akurat wydaje mi się to być fajne. To jest realistyczne, mechaniką. Tylko możesz mieć pecha, albo możesz grać tak, jak ja grałem nekronami, które wracają po każdej rundzie zamiast umierać, albo demonami, które na 6 to zamiast uciekać, to stwierdzają, że fajna jest walka i ściągają sobie kumpli z warp. Okej. Tak było. No nie tutaj... Myślę. Jest tak, zamiast tego mechanika Battle Shock, czyli twój oddział dostał taki wpierdol, że nie wie, co się dzieje i na przykład nie może przejmować obiektywów, czyli nie może zdobywać punktów. Okay. Bo gra generalnie rzadko chodzi o to, żeby ściągnąć drużynę tego drugiego ze stołu. Zwykle chodzi o to, że tak jak była gra Dawn of War, znajdujesz swoje punkty i musisz je trzymać. Do tego są secondary objectives, do których tutaj zresztą są karty, o których jeszcze będziemy mówić. Okej, okay, to nie wyprzedzajmy. Tak. Nie wyprzedzajmy. Naprawdę zastanawiam się, co to jest ta czaszka i teraz mi to będzie denerwować. Ale spoko, no bo to daje szansę, jestem bardzo początkującym graczem, nie? Że jeżeli ktoś ogląda to, a jest mistrzem tego, to pewnie nas z przyjemnością wyjaśni, więc no, dajmy szansę. Na pewno w komentarzach ktoś mnie wyjaśni, a zresztą jest opcja, że jak to otworzę, to sobie przypomnę, że aha, to przecież było to. No to dajmy sobie szansę. No. I co, potem masz 4 obrażenia i właśnie to jest objective control.
Czyli za ile modeli ten model się liczy, jeżeli na przykład dwa wrogie oddziały trzymają jeden obiektyw, to liczy się ten, kto ma więcej. Okay. Ale niektóre modele są więcej warte niż inne i one wtedy ten obiektyw kontrolują. Zakładam, że taki będzie więcej warty. To jest akurat pojazd, więc raczej nie aż tak dużo, ale niektóre modele faktycznie dużo różnicę mają. Mamy dalej jakieś takie? Tak jest, pewnie tak. Jeden. No jest opcja, że to jest... Cztery. No i mówiłem, że... Akurat czołg jest, liczy się za cztery jednostki. Tylko że taki oddział liczy sobie 10, więc też raczej ci wygrywają. No i tutaj przy okazji mamy przykładowe pomalowanie. Oczywiście są to Ultramarines, czyli taki sztandarowy w tej chwili chapter, zakon kosmicznych Marines. Są niebiescy i są chyba wszędzie teraz. Wydaje mi się, że Gunsworth po prostu uznało, że Ultramarines to są Marines z definicji, taki smak waniliowy pośród wszystkich Marines. Aha. I Bogi naprawdę to jest taki smak waniliowy, bo oni niczym takim się nie wyróżniają. Pozostałe modele, które zresztą masz tutaj namalowane. Widzę, że widzę, są. Tak, mają zaraz to obrócimy. Kolorów. Dokładnie. Czarni, czerwoni, zieloni, żółci. Tak jest. Mam nadzieję, że to dobrze widać w kamerze, że się nic nie odbija, bo niestety nie mam podglądu na tą kamerę. A w tej na pewno tego nie pokażemy, bo po prostu nam tego nie wyłączy. Zobaczą, że zobaczą kolorowe plamy. Tak, tak, zobaczą kolorowe plamy albo... Dołożymy w sumie ten obrazek w postprodukcji. Słyszałeś, Bart? Postprodukcji ma być. Założymy się, że go nie dołożę? Albo wytnie, jak teraz to mówię do ciebie. Tutaj mamy... Co mamy w zestawie? Mamy Terminatorów, Weteranów, zwykłych Marinesów z miotaczami ognia, Kapitana, Librarian, czyli... Bibliotekarza. W sumie to jest chyba... Przystało? Nawet to chyba jest bibliotekarz po polsku. To jest psionik. On się zajmuje historią z danego chapteru, danego zakonu. A, czyli on katuje resztę lorem. Taki tak, szaman tej ekipy. Tak, to jest ich szaman. On mówi niekanoniczne do reszty. Dokładnie tak. On mówi, że to jest niezgodne z kodeks Astartes. Bo szef Ultramarinów, czyli ich prymarcha, jest jednocześnie twórcą kodeks Astartes, który ma definiować dla całej reszty, jak powinien wyglądać zakon. Co z tych tutaj kolorków, które być może widzieliście, mówię to potem kolejny raz, żeby tego nie wyciął. Tak. Całkiem sprytnie. Tak. To chyba żaden się tak naprawdę w 100% nie trzyma. One są compliant z grubsza. Tutaj na przykład mamy tych czarnych. Mamy tutaj, jest taki fajny filmik Fairy Apocalypse. Tam właśnie wystąpili. Polecamy na YouTube do znalezienia. Tak, to był hit imprezy wtedy, jak to puściłem. Zwłaszcza pierwsze 30 sekund, kiedy wszyscy nagle się zagapili, sami się, co ja właśnie puściłem. Tak. Tak, wszyscy wartość szokową ma. Ma niesamowitą wartość szokową. To oni zasadniczo są... Uznali, że skoro tak, teoretycznie zakon może mieć maksimum 1000 Marinesów plus ewentualnie pomocników. Ale to nie dotyczy okresu, w którym są w trakcie wojny, czy w trakcie krucjaty, więc oni są na jednej krucjacie od 10 tysięcy lat. Zawsze cię wydymają w tej armii. Tak. No nie wiem, to są, wiesz, święci wojownicy, dla których wojna to sens istnienia. Więc dla nich to jest po prostu dzień jak co dzień. No, idziemy dalej. Mamy to, kto się z nimi bije. Mamy tutaj nowe modele dla tyranidów, czyli takiej armii, która prawdopodobnie jest przyszłą apokalipsą świata 40, jeżeli kiedykolwiek taka nastąpi. Tutaj mamy Neurotyranta. To jest nowość tej edycji, jak się nie mylę. Tyranid Prime nie pamiętam. Ale wygląda na świeże. Okej, ja ci wierzę. I tutaj też jest instrukcja obsługi. To chyba też są puszwity, ale z drugiej strony są pomalowane na żółto, co kiedyś oznaczało klej, więc trudno powiedzieć. Wyjdzie w pranie, jak będziesz składać. Tak. Zawsze potem jeszcze będzie można w komentarzu się wypowiedzieć. Będę to składał i to jeszcze... Może nie jutro, bo jutro mam dużo spotkań społecznych, ale myślę, że już w niedzielę to pudełko zostanie poskładane, przynajmniej częściowo. Dzień święty będziesz święcić. Dzień święty będzie poświęcony, dokładnie. Dobra. Tu też widzę duży model. Tak, to jest duży model. Co prawda nie jest to największy model w standardzie, taki na pewno nie trafiłby do pudełka. Takie pojedynczy model na przykład dzisiaj oglądałem, bo jest prześliczny model, który nazywa się Norn Assimilator, albo Norn... zapomniałem znowu tego drugiego. Miałem sklerozę. Norn Emissary. Który ja jest tak ci, 10 nie, na co byś 10. mi nie powiedział, ja tak ci uwierzę, więc... No wiem, ja mogę ci byle co wciskać i co najwyżej w komentarzach będą się śmiać. Swoją drogą, co tutaj jest napisane? Sukurima. Screama. I on się nazywa Screamer Killer.
I żeby było śmieszne, akurat... Tak, końcówka to jest Kira. Ja jestem absolutnie pewny, że zarówno na słowo krzyk i na słowo zabić są słowa po japońsku. Prawdopodobnie tak. Że słowo kill somebody to zna każdy, kto ogląda anime, nie? No czy umieraj, czy gin, czy coś takiego. No ale też z tytułów, no masz Kill la Kill. To jest akurat po angielsku. No tak, ale nie miał oryginalnego japońskiego tytułu? To jest japońskie akurat. Aha. Oni czasami mają takie tytuły, na przykład no tak, Chainsaw Man po japońsku to też jest Chainsaw Ma. Co no wygląda, brzmi strasznie codziennie głupio. Czegoś. Tak. W sumie z tych takich dużych anime to większość ma te same nazwy po polsku i po angielsku, bo to są produkty eksportowe. Chyba z tych dużych wyjątkiem... Tak. Wyjątkiem jest chyba Shingeki no Kyojin, czyli Attack on Titan. Żeby było całkiem zabawne, to okazało się po 4 sezonach, że tłumaczenie Attack on Titan jest do dupy. Ale to tylko pokazuje, jak dobrym jest to anime, ja serdecznie je polecam. Nie wiem, czy miałeś okazję. Moi znajomi katują, namawiali mnie, może w końcu się złapię. Polecam serdecznie, jest na całości na Crunchyrollu. I widzicie, myśleliście, że to będzie unboxing pudełka, a tu wszystko. Anime, komiksy, szaman, wszystko się przewija w tym filmie. No, proszę, jakie ładne modele, jak ładnie pomalowane. No tak, warto zachować tą instrukcję, bo prawdopodobnie nigdy nie zobaczy tak ładnie pomalowanych tych modeli. Jest opcja, że zobaczę raczej na turnieju. Z tego co wiem, większość na turnieju po prostu je maluje na wymagane 3 kolory plus podstawka. To jest paskudztwo. Ale nie w sensie, że jest wykonany źle, tylko... Nie, on jest wykonany prześlicznie, tylko jest paskudny, no. To zobacz tą mordę, no. I to jest trochę psychofag. Jak Andriaga z Wiedźmina, takie skojarzenie. Myślę, że jest opcja, że się tym właśnie inspirowali, bo faktycznie jest podobne. Albo Andriaga, albo ten wielki... Krabopają. No. Z drugiej części... Ale też insektoid, więc nie byliśmy daleko. Tak. No. I on też jest psychofag. Jak tak czytam, to chyba tutaj akurat jest... Aha. Psychophagy. No dokładnie. No, to P gdzieś się zjadło, ale oni nie mają P, więc takiego normalnego, więc olejmy to. I tu też mamy staty znowu. Tak jest. I tutaj też mamy wszędzie jeden, ale pytałeś o to, czy ktoś ma więcej hapsów, więc ten ma 8. Okej. Okay. Więc tak, one czasami są twardsze. Czasami są gorsze, bo akurat lipery to jest taka, nazwijmy to, elitarna piechota, to są w ogóle bohatero-potwory. Ale tutaj jest też na przykład ich podstawowa piechota, czyli gaunty, które nic nie potrafią, ale za to się nigdy nie poddają. Albo zawsze się poddają, bo nie pamiętam, w którą stronę to się liczyło. Kolejna okazja, żeby nas wyjaśnić. Tak jest. Dobra, i na tym ta cienka książeczka nam się kończy. Tak, dlatego mamy jeszcze drugą książeczkę. I zresztą w pudełku jest więcej rzeczy, więc jest opcja, że będziemy ten film ciąć częściej, choćby dlatego, że nam w ustach zaschnie w końcu. No, nazwanie tego książeczką jest... To jest księga. To jest księga, tak. Zresztą nawet ma takie zabezpieczenie. Chyba, nie wiem po co. Przed otwarciem się... No, jest zapieczętowane. Nie wiem, czy mieliśmy rozerwać pieczęć, żeby to otworzyć. Chyba nie wyszło. Nie wiem, czy wydarzyłoby się coś magicznego wtedy. Nie, to jest ładne, ja sobie to zostawię. Dobra, co jest w tej wielkiej książce? To jest dobre pytanie, bo nie jestem pewien. Wydaje mi się, że to jest po prostu księga zasad, czy rund. I to by się zgadzało. Proszę, proszę, jak tak patrzę, to jest podręcznik podstawowy do 40. Mamy tutaj informacje o tym, jak zacząć to hobby. Tutaj mamy opis settingu, opis armii, czyli cały czas lore. Tu mamy Combat Patrol, czyli zasady do nowego trybu gry, który wszedł w 10 edycji, który jest najmniejsze punkty i mają trochę inne zasady. Potem mamy Krucjatę, czyli jeżeli chcesz grać z kumplami, powiedzmy w kampanii, tak jak masz RPG-ową kampanię, to tutaj masz zasady do tego. Spoko. I tutaj podobno masz drugi raz tą instrukcję obsługi. Jezu, jaką instrukcję obsługi? Za dużo gadam. No. Pierwsza rzecz, oczywiście grafiki są śliczne. To nie są te same grafiki, które były w starych Warhammerach, no ale wszystko idzie do przodu. Tutaj mamy walkę chaosu z chaosem, więc jest opcja, że sami ze sobą się tłuką. Właśnie jest problem, to jest tak błyszczące. Cholerę tego nie wyostrzę. No bo tu już z kolei gubisz ostrze, nie? Tak. Podciągniesz za wysoko. No dobra, no idziemy dalej. Hobby. Tu mamy jakąś przykładową walkę. Jako ciekawostkę, Games Workshop sprzedaje też budynki, które możesz sobie postawić, co nie jest głupie, jeżeli chcesz grać w takich ładniejszych okolicach. Większość nie używa oczywiście oryginalnego plastiku GW, bo on też kosztuje miliony monet.
tylko tam wycina sobie z kartonu, czy z takich płaskich płyt drewnianych, nie wiem jak to się nazywa. No sklejka ci chodzi? Taka sklejka, no. Wiesz, czy to się jakby nazywa, to się wycina z laserowo w tym. Najgorsze jest to, że wiem o co ci chodzi, ale gadajmy, mi się przypomni. No mi się miało dużo czy przypomnieć, nie HDF. HDF. No okay. Bo masz wióry sprasowane w taką 3 mm deseczkę. To by było to. No. HDF. No i tutaj mamy informację, na czym polega lore. Swoją drogą, mówię, że jest gruba książka, to zobacz, jaki mały jest tekst. Tak, ale też zdziwiłem się, bo myślałem, że jest więcej stron, a z tego wychodziłoby, że jest ich tylko 300. Tylko, no. To jest no, 332. Ale pytanie tylko, czy tam dalej czegoś nie ma więcej, bo to wygląda na grubo ponad 300. No właśnie. Nie, 303 na końcu, więc... Czyli gruby papier. To jest gruby, solidny papier i mały tekst. Ale? No tak, chwyć sobie. No nie można powiedzieć, że ja akurat mam te zboczenie przy kartach do gier i podręcznikach, czy są przypadkiem drukowane na papierze toaletowym, czy czymś porządniejszym. No nie, to nie jest papier toaletowy. Tu jest klasa. Podpowiem, że też... gdyby ktoś był bardzo zły na Games Workshop i postanowił kupić ich podręcznik, żeby się nim podeszyć w kiblu, jak to niektórzy mówili, jak Quantifying CD Actiona, pomijając już to, że pewnie się zatniesz, to na pewno sobie niczego tym nie wytrzesz. Jest śliskie. Z drugiej strony zbiera trochę odciski palców, więc... Ale jest szyty. Co też uważam za tak. Plus. No to myślę, że to jest na tyle solidne, że się raczej nie rozpadnie, przez to, że... Powiem tak, to się przeczyta raz, odłożysz to na półkę i zapomnisz, bo zasady, które tutaj są, do których byś wracał, są już nieaktualne. Kolejna Games Workshop ma farbek w tak. Międzyczasie. No tu masz instrukcję obsługi malowania i tu masz na przykład opis metody kontrastowej klasycznej. Klasycznie bierzesz każdy kolor, który tutaj widzisz, oddzielnie go malujesz, sobie smyrasz go krawędzie, nie wiem. Nie jestem pewien, na ile to będzie widać tutaj na przykład. Ten model ma tutaj taką linię cieniutką, to robisz innym kolorem farbki. Tutaj masz każdą linię, którą widzisz, że jest, o tutaj na przykład na tym, na ramienniku to widać. Mówiąc wprost, każdy odcień tego samego koloru trzeba nanieść osobno. Tak. A tu jest nowość, farbki kontrastowe. Bierzesz farbkę, malujesz grubo raz i zapominasz i to wygląda tak. Czy to wygląda tak samo dobrze? Nie. Czy pomalujesz to tak jak na tym dolnym obrazku? Ja na pewno nie. Ja też nie. Dlatego ja osobiście nie mam nic przeciwko kontrastowi, zwłaszcza w przypadku armii takich jak Tyranidzi, gdzie twój oddział ma 20 hipków i jest wart 50 punktów chyba. Jakąś śmieszną ilość są te podstawowe gaunty warte. Okej. Okay. No my chyba przez całą tą książkę nie będziemy się teraz przebijać, nie? Nie, przelecimy. Tak, przejrzymy, o. Tu jest battle report. O. Tu jest na przykład opis, jak ktoś sobie zagrał grę i opowiada, co się stało. To jest fajne, ja sobie to muszę poczytać. O, tutaj mamy na przykład inny oddział, to są... No widzę, są zielone żołnierzyki. Tak, to jest Dark Angels. To są tacy, którzy polują na upadłych marines swojego zespołu. To jest chyba jedyny legion, bo to jeszcze nie był w tej czapce, to był legion, którego część upadła, część nie. I teraz ci nieupadli polują na tych upadłych i całą resztę. Czyli cały czas mają tak. Co robić. A tu masz w ogóle całkiem inną armię, to są Gen Stealers, to są tacy ludzie, którzy sprzedają się tyranidom. W ogromnym uproszczeniu. Tak, to są ludzie. Okej, okay, tylko że nie gdzieś będę po drodze, wiesz, był pan genokrat i była pani człowieczka i oni się bardzo kochali, rozumiesz. Okej, okej. Okay, tak, okay. 3 iteracje później to wygląda tak. No grafiki są oczywiście śliczne. Mucha nie siada. Mucha nie siada, tutaj mamy te odmiany. Właśnie, i to jest taki Warhammer, jaki ja pamiętam z dawnych lat. Pomijam już to, że ja się tym zainteresowałem, to było chyba nawet po 2010 roku. To nie jest tak, że ja się tym interesuję od... Jest 2010 rok, to było 13 lat temu. Są gracze, którzy się wtedy urodzili. Dobra, my jesteśmy po prostu... Przejdź tam, dalej, tak, po prostu. Tak, przejdźmy będzie dalej. Będzie po prostu smutne, jeśli będziemy dalej. Dokładnie, o proszę, jest mapa galaktyki, która za chuja nie wygląda jak mapa galaktyki. Jakbyś to pokazał z kapną, byś odtył galaktyka? Nie no, mniej więcej jakbyś mi powiedział, że to jest Europa 1943, to tak bez przyglądania się bym tak, uwierzył, że to gdzieś tak, jest łuk kurski. Tak, tu jest Ziemia. Segmentum Solar. A tu gdzieś siedzą moi nekroni. Nawet jest opisane, co tam jest. Nowością, która weszła w edycji 8 albo 9, nie pamiętam, jest Cicadis Maledictum, czyli ta taka czerwona krecha, która podzieliła galaktykę na pół. Tu jest ta część, gdzie widać Ziemię i widać Astronomikan, czyli taką kosmiczną latarnię, która pokazuje ci, którędy do domu. I jest ta część, której nie widać i tu jest przesrane, tak z grubsza. Żeby było zabawne, wspominałem o tym też w recenzji Wrath and Glory, startera.
I chyba głównego podręcznika też. Dobra, zostawmy to tutaj, bo grafiki są ładne. O proszę, tutaj mamy Combat Patrol. Przykładowo dla śmierdzących Marines, czyli dla Devguardów. Taki, dla tej edycji, takie musisz mieć figurki, które będą miały takie zasady jak... nie ma zasad. Które będą musiały mieć takie zasady, jakie będą podane w odpowiednim miejscu. Prawdopodobnie zasady do Combat Patrolu będą już zawsze za darmo. Z drugiej strony zasady dla normalnych armii też zawsze miały być za darmo, ale już nie są. To nie przyzwyczajacie się tak. Za generalnie podstawowa zasada, jeżeli chcesz grać Games Workshop, płacimy. Dużo, dużo dinero trzeba zapłacić. Tu masz zasady dla ruchu. No, czyli na biednego nie trafiłem akurat w tym przypadku. Nic dziwnego, że ty tłumaczysz to mi, a nie w drugą stronę. Dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają. I tego się będziemy trzymać. I tutaj mamy The Shadow Descends. Więc jest opcja, że tutaj jest... Wygląda jak opowiadanie. No proszę, czyli jeżeli ktoś, tak jak ja, niekoniecznie siedzi, aby dostał w tym loże, a dostał ten podręcznik, to jest szansa, że przynajmniej jakieś opowiadanie można by było sobie poczytać. Jeżeli byś chciał poczytać, to wyszło kilkadziesiąt książek z tego. Ja się domyślam, ale mówię, gdyby, wiesz, ląduję na bezludnej wyspie, mam tylko tą książkę, nie mam tego plastiku, to fajnie, że są tam rzeczy, które tak, ja nie wiążą szukam, się tylko z graniem. Czy są tutaj zasady w ogóle do tych figurek? Inne niż te, które były wstawione. Ale widzę, że chyba nie. Także obawiam się, że... O, coś tu jest jeszcze. No my generalnie widzimy to po raz pierwszy. Pudełko było zalakowane, kiedy je otwieraliśmy. Tak, nie naklejaliśmy świeżych naklejek. Tak, powiedz, że to nie jest ładne. To jest ładne. Nie pa? No... To chyba są właśnie pokazy, jak możesz pomalować figurki. Takie coś zwykle było w tych podręcznikach. Dobra, no to krótko rzecz ujmując, jeżeli tutaj na z tyłu nie ma indeksów, a widzę, że nie ma, to tutaj masz już tylko zasady dotyczące scenariuszy, jak na stole możesz rozłożyć armię, gdzie się możesz rozłożyć i gdzie musisz trzymać punkty. I to jest wszystko. A zadam jeszcze takie pytanie frajera, jeśli chodzi o granie. Jak duży stół jest do tego potrzebny? Jest tu opisane. Gdzieś. No tu masz w calach odległości podane. Także... Okej. Okay. Jestem w stanie sobie przeliczyć. No dobra, powiedzmy, że tutaj masz 12, 12, 24, 48 cali. 48 cali razy 2,5. No jakoś tak jest tu mniej więcej, jak to by czyli metr 50. No standardowy. Czyli nie trzeba od razu... Tak, no całej podłogi angażować albo robić dużych stołów, da się tu zagrać. No to jest akurat taki mały, więc prawdopodobnie... Wiedziałem, że to nie będzie takie proste. Prawdopodobnie byś potrzebował większy stół niż taki typowy. No ale tu są różnego rodzaju, zależy też na ile punktów jest przeznaczony dany scenariusz. Jeżeli byś grał na 500 punktów i miał stół metr na metr, to byś 5 tur zajęło ci, zanim w ogóle dojdziesz do strzelania. No, a potem byś się zgubił, bo jeden by trzymał, wiesz, tutaj punkty swoje, tutaj by drugi trzymał punkty swoje, by na siebie machali rajączkami, bo są poza zasięgiem. No i co wtedy, w takiej grze jest impas, czy jest w końcu impas. Się kończy jakoś? No jest impas i wygrywa zasadniczo ten, który wygrywa sekundaris, jeżeli akurat mu dobrze padły. A o sekundaris opowiem, bo gdzieś tam były do tego jeszcze karty. Więc zostawiam właśnie, bo coś pudełko. Jeszcze w tym pudełku mam. Tak jest. I wyciągamy następną rzecz, która tam jest. I jak się nie mylę, zaczniemy od tego. Bitwa o Okhram. Jedna karteczka. Tutaj jest kod, który jest prawdopodobnie nic nie warty już, więc... Ale może nie udostępniamy. Dokładnie, więc może go nie będziemy pokazywać. Możesz uratować świat albo go skonsumować. Każdy, kto miał takie pudełko, mógł użyć tego kodu, zagłosować z jego pomocą i popchnąć lore dalej. I decydujesz, czy bitwa o Okhram kończy się tym, że tyranizi zeżrą ten świat, czy bohaterscy Marines jednego uratują. Powiem ci tak, to się już skończyło i Marines zostali w pierdol. Co mnie nieszczególnie dziwi. Okej, okay, no przecież tak, że mi zaspoilerowałeś to, to... Znaczy nie wiem, czy to jest spoiler, to jest lore, to nie jest spoiler. Okej. Okay. Zresztą tu nie ma czego czytać, to było głosowanie w internecie. Okej. Okay. Dobra. To jest tak, jakby ci ktoś powiedział, że w szóstym zmyśle ten dzieciak widzi martwych ludzi. Naprawdę? Nie widziałem. Ja też tego nie widziałem. Kurde. Chcesz mi jeszcze powiedzieć, że Bruce Willis... Nie mówcie, też tego nie widziałem prawdopodobnie. I to jest transfer sheet. Połóżczony nawet ten, bo się nie ostrzy. Co, naklejki? To są w pewnym sensie naklejki. No nie myślisz chyba, że ktoś te loga tutaj
ręcznie maluje na każdym pauldronie każdego Space Marina. A nawet jeśli tak uważałem, żeby było dobrze, to tak, są tacy, którzy faktycznie ręcznie to malują, są tacy, którzy... Akurat tutaj żaden model tego nie ma, ale niektóre modele mają sztandary bitewne i oni malują te sztandary. Taki sztandar ma rozmiar pudełka zapałek i ma lepszą grafikę niż pudełko zapałek. Są też tacy. Ale generalnie tego nie robisz, tylko bierzesz taki właśnie transfer sheet, moczysz to, to ci się przykleja do pędzla i przyklejasz to z powrotem na model. Kalkomania po polsku. Kalkomania. No widzisz. W sumie znałem to słowo, ale tak. Nigdy bym go nie użył z własnej woli. Znaczy nie, z tym nie, bym nie może skojarzył. Może też bym nie skojarzył. No ale potem mamy Barta po drugiej stronie ekranu. Dokładnie, Bart jest tutaj tą artystyczną część. Nie ma. No tu masz numerki i tyle. Nie, nie ma drugiej kalkomanii dla tyranidów, bo tyranidzi są dzicy i oni się nie malują. I tu są jeszcze inne rzeczy. Okej, okay, bo coś właśnie mamy there is more. Poukrywane w bokach. Z tej strony... Bo jakaś talia kart. Tak, ja jest. Wyciągnę od razu wszystko z tej... O. Tak, tak, powyciągaj wszystko. Coś znowu odpadło. O, cholera. No, no niestety, zdarza się i to. Tu trochę nody, bo podstawki, to są podstawki. Więc to nie ma chyba co się nad nimi jakoś rozpływać. No nie no, co najwyżej można pokazać, że to jest duża podstawka. Aha, to widać. I tu jest tylko więcej podstawek. I tu jest więcej podstawek, więc może... To skudło też już odstawię. Znaczy, tylko to nam zostaje. Mhm. To, jak się nie mylę, to jest pudełko z podpowiedziami do gry. Tutaj są secondaries, czyli tak zwane misje drugorzędne, bo oprócz tej misji, którą tam widziałeś, te pola bitwy, dobra, bo to się całkiem błyszczy i tego w ogóle nie widać na ekranie. To co, otwieramy? Możesz, tak jest. Oprócz tej głównej misji są tak zwane secondaries, czyli drugorzędny cel, który daje ci mniej punktów, ale w przypadku impasu lub remisu, no to to jest czasami duża różnica. Mi się zdarzało wygrywać gry tylko dlatego, że co prawda dostałem całkowity wpierdzie na całej planszy, ale skończyłem na czas wszystkie secondary obiektywy, które są bardzo różne i czasami jest je naprawdę łatwo zrobić. Ale pudełko już mi się podoba. Tak, pudełko od razu powiem, że jest fajne. Ono się tak tutaj trzyma na zawiasiku. Z drugiej strony ciężko z tego będzie wyciągnąć. I opla, tu widzę, że jest więcej rzeczy. Deployment. Czyli to jest to, co właśnie widzieliśmy na końcu, co ci mówiłem, nie? Super, czyli nie trzeba mieć otwartej tej wielkiej księgi, tylko wystarczy nie musisz jej w ogóle wziąć wnosić. Sobie jedną taką kartę. Tak, jak się nie mylę, fajne to po prostu losujesz to. Z drugiej strony tu nie ma zasad, co się punktuje, ale jest opcja, że to nie ma znaczenia. I tu mamy Gambit. Nie mam pojęcia, to chyba są strategemy. Co? Są, nazwijmy to, specjalne umiejętności, które ty jako możesz użyć na dowolnej jednostce. Nie jestem pewien, czy to jest właśnie strategia. Bo rewersy mają takie same z czegoś? Nie, mają inne. Nie, no taki sam. To już jest okay. A, dobra, bo już jedna była taka. Tak, okay. To jest Gambit. Zabij mnie, nie wiem, co to jest Gambit. Nigdy nie słyszałem. To score VP from your... No Paweł, no codziennie uczymy się czegoś nowego. Codziennie uczymy się czegoś nowego, nie mam pojęcia, co to jest. Po niedzieli może już będziesz wiedział, czym jest Gambit. No raczej nie zdążę tej książki przeczytać do niedzieli. Dobrze, więc tak, tu jest tego dużo i na razie zostawmy. Mamy więcej gambitów. Rzecz, więcej gambitów. Muszę doczytać, co to są gambity. Jestem bardzo początkującym graczem i co najwyżej chciałem pokazać reszcie, jakie fajne jest to pudełko. Dobra, jak przejdziemy przez... O, są jakieś misje. Są zasady, mission rule. Pytanie, czy to są główne zasady, czy to są właśnie te secondaries? No za chwileczkę do tego dojdziemy pewnie, bo jak są. A, nie, to na pewno są. Player must set up one additional... Czyli stawiasz dodatkowe miejsce, gdzie... są punkty. Ono musi być tam 6 cali w odległości od centrum. No i za to dostajesz dodatkowe punkty. Dobra. No i rozumiem, że takich opcji jest multum. No proszę. Tutaj na przykład masz opcję, że możesz ustawić sobie dla całej... Jest opcja, że to są dodatkowe zasady dla całej misji. Bo tutaj ustawiasz, gdzie jest pole minowe i za każdym razem, gdy ktoś rzuci sobie adwensa na 6, to dostaje wundy, bo wpadł na minę. Haha, so funny. Dobra, tu już widzę, że coś inkszego jest. Tak, Primary Mission. Tak, i to są właśnie te misje, które łączymy z tymi deploymentami. Mhm. Jak się nie mylę. To podoba mi się, że różnią się rewersami te karty. Tak. To jest jedno, ale widzę, że też każda ma swój indywidualny symbol na dole. Tak, więc jest opcja, że gdybyśmy dokładnie przejrzeli podręcznik, który już wyszedł poza kadr, ten górny, to jest opcja, że tam są pisane po prostu te symbole. Z tego co wiem, zresztą to pudełko można kupić oddzielnie. I o, są sekundary, czyli to są faktycznie jakieś zasady dodatkowe. No ja grałem tylko na małe punkty i tylko tak raczej uczyłem się tej gry.
Z drugiej strony to się strasznie błyszczy. O, teraz to będzie widać. No i tutaj jest secondary mission. Takie coś losujesz sobie co turę. Możesz mieć takie trzy, jak się nie mylę. Jak to skończysz, odkładasz ją na kubkę, bierzesz następną, a za to dostajesz na przykład 2 albo 5 punktów zwycięstwa. Spoko. Jeżeli to wykonasz. Mnie tego w sekundarii jest całkiem, sporo. Teoretycznie powinieneś to po prostu mieć, przetasować. A, i one są podzielone na... Tak, na atakującego i broniącego się. Generalnie grasz na zmianę. Ten, który gra jako pierwszy, jest atakującym, okay. I ten, który jedzie jako drugi, jest obrońcą. Czyli tu cała reszta to są dla obrońcy, więc tak. To nie ma coś... Tu jest Leviathan Game. I to są... Instrukcja kolejna. Paweł, kolejna. Patrz, ile jest, można instrukcji jest opisane, do to budynku. Jest Gambit Deck. No to i jednak się uwaga, może dowiemy. Znaczniki obiektywów. Plaskacze z kartonu. Sorry, po zawartości tego pudełka już zbudowałeś hype, spodziewałem się, że będą troszkę fajniejsze. Ja też się spodziewałem, ale grafika jest ok, ale... Z drugiej strony, wiesz, to jest coś, co masz położyć na płasko, żeby na tym móc mody postawić. No dobra. To ma sens, nie? No i plus to, że to nie można na przykład ci zasłaniać modelu, bo teoretycznie mógłbym powiedzieć, że to jest mój obiektyw, ja tutaj stoję i pytanie, czy ty mnie widzisz? Co też ma zasadę, bo jeżeli nie widzisz modelu, nie możesz do niego strzelać. Okay. A jeżeli widzisz go tylko trochę, to ma benefit of cover, czyli jest zasłonięty i ma +1 do obrony. No okej. Okay. No, czekaj. Ja nie pamiętam, czy to było -1 do trafienia, czy +1 do save'a, ale to już skoro nie boli. Ciężej trafisz. Przy tak, tym ciężej jest ci zrobić krzywdę. No. No i tutaj masz po prostu instrukcję obsługi, jak się gra gry lewiatanowe. Bo gra lewiatanowa, nie w sensie? Pojęcia. Co to znaczy? Nie wiem. Ale Leviathan Chapter of Battle is blah, blah, blah. Aha, jest napisane, że to są zasady, które musisz mieć, żeby móc zagrać grę, którą możesz potem wrzucić jako oficjalną grę lewiatanową. Czy to są zasady dla turnieju? Okej, okay. Czyli jeżeli chcesz sobie pograć w domu, to w sumie nie. Nie, to musisz przeczytać tylko tą, wiesz... Tylko? Musisz przeczytać tylko to, tylko. To są zasady tylko ogólne. Tu nie ma zasady armii. Nie podoba. To są zasady ogólne. Każda armia ma swoje. Prawda, nie mogę ich pokazać, bo po prostu nie mam żadnego kodeksu, bo najnowszy kodeks wyszedł tylko dla tyranidów i on wyszedł chyba jakoś 2 tygodnie przed tym, jak my ten film kręcimy. Ale mam aplikację. Tutaj masz też core rulesy. Czyli to, co masz w tym podręczniku ciężkim, masz też tutaj. No do mnie troszkę bardziej jest to, przekonuje. I to jest dużo lepiej napisane swoją drogą, bo masz wszystkie informacje, których potrzebujesz. To widać na ekranie. W miarę tak. Przy naszym 4K Ultra HD na pewno. A jak nie, to, to warto zrobić coś po procesingu. Nasi widzowie obserwują, jak gramy w gry wyobraźni, jednak... Dobrze, wyobraźcie się, że... sobie, że dobrze widzicie, co jest na ekraniku. No, no i tutaj ma zasady dla każdej armii, która istnieje. Ale to są tak zwane zasady indeksowe. Wyjątkiem są tyranidzi, a do tego za chwileczkę przejdę. Na przykład chcemy grać Adeptus Sororitas, czyli wojującymi zakonnicami. Tu ma zasady dla Combat Patrolu, które prawdopodobnie zawsze będą za darmo. Niekoniecznie, ale chwilowo taka jest oficjalna wersja, tego będziemy się trzymać. Informacje indeksu. Tutaj mamy zasady specjalne dla armii. Czyli na przykład za każdym razem, gdy atakują, a ich oddział został już częściowo wybity, czyli jest poniżej starting strength, to one mają +1 do trafienia, bo są uświęcone krwią męczenników. I czyli long story short, każda armia ma jakąś swoją unikalną zdolność. Dokładnie tak. No i tutaj masz data sheety. To nie jest nic związanego z kupą, czyli każdy oddział ma tutaj swoje zasady. O, i tu znowu mamy, tak, i tu mamy tu te, nie ma symboli. I to jest toughness, i już pamiętam, co to była ta czaszeczka, to było to, jak wytrzymałeś swój model na uderzenia. No i co, w sumie to jest wszystko, jeżeli chodzi o te pudełka. Tak, ja myślę, że ten film i tak wyszedł nam całkiem obszerny. Ja myślę, że on będzie bardzo długi. Tak, dlatego jeżeli chcecie ugotować obiad, nie wiem, zagrać w sumie całą sesję, bo myślę, że w tym czasie możecie zagrać już sesję w Combat Patrol. No w sumie tak, bo nie powiedziałeś, ile mniej więcej trwa rozrywka. To zależy, na ile punktów grasz. Im więcej masz punktów, tym więcej masz modeli, tym więcej czasu to zajmuje. A tak bardzo plus minus ramy? No myślę, że tak. Byśmy ustalić. Na 500 punktów, czyli Combat Patrol, możesz zagrać w godzinę. Okej, okay, dla mnie to jest coś tak fajny czas. Okej, okay, nie? I tutaj z tego, co rozumiem, to są 2 Combat Patrole. Czyli masz jeden Combat Patrol tyranidów, drugi dla... znaczy to nie są Combat Patrole, no bo nie mają składu zgodnego z Combat Patrolami. Kiedyś to by się nazywało Combat Patrol, bo byłoby na 500 punktów. No, no to co? W sumie, czy to jest fajne, powiedz mi. Kupiłbyś to? Czy ja bym kupił?
Może, nie powiedziałbym takiego zdecydowanego tak. Na pewno bym zagrał, gdybyś powiedział, napisał do mnie, ej, pamiętasz tego Lewiatana, co go otwieraliśmy, to czy chciałbyś zagrać? To po tym, co teraz tu podrobiliśmy, mógłbym. Jak mi jeszcze troszkę podtłumaczysz te zasady? Najpierw sam muszę się ich nauczyć. No. To nie jest takie proste. To dobra. Z chęcią usiądę. Podsumujmy, bo Bart ma już szybą minę. To tak, co, zaraz nam wyłączy prąd i tyle będzie. Tak. Godzina czynu, co za chorej. No dobry film, ja nie wiem, jak nagrałem film na 6 minut, to marudził, że krótki. Robimy na godzinę, to marudził, że długi. Paweł, a ja chcę dwa filmy po 30 minut. Czego to, kurwa, nie rozumiem? To se potnij na pół. Nie, przyspiesz dwa razy, będziemy gadać jak chomiki. O. Nie, dobra. Bo te najgorsze reklamy Media Expert mi się przypomniały. Kończmy ten film. Kończmy ten film. Suma summarum, kupiłem, jestem zadowolony. Poskładam te modele, one są śliczne i będą stały na półce. A ponieważ Space Marini są w każdym starterze, to teraz Space Marine mam już chyba ze 3000 punktów, więc mogę wystawić dwie pełne armie. A Tyranidów nie miałem wcale, więc teraz mam Tyranid. Ty jesteś zadowolony, ja jestem zaciekawiony. A... Mam nadzieję, że nasi oglądający też są zaciekawieni i być może oprócz RPG-ów zagrają też bitewniaki. Plusem bitewniaków jest to, że możesz grać tylko w dwie osoby, a w RPG to ciężko. Nie, Paweł, największym plusem grania w bitewniaki jest to, że możesz wywalić ten roleplay i możesz skupić się tylko i wyłącznie na klepaniu damage'a. O, to, faktycznie. Pamiętajmy, że najbardziej w RPG przeszkadza co? Gracze. A ja miałem powiedzieć, że fabuła, ale jednak gracze. No tym oto optymistycznym akcentem myślę skończymy ten film. Do zobaczenia w następnych filmach. Znowu pewnie jakieś pudła będziemy otwierać. Będziemy. Do zobaczenia.